Piotr Herman, Szpiegul.pl. Cześć! Mm, pyszniutka, świeżutka kawa. Pięknie pachnąca. Za oknem mam letnie, piękne słońce, piękne światło. To bardzo, bardzo mnie cieszy, bo to znaczy, że ta jesień, która ostatnimi dniami gdzieś tam się za oknem pojawiała, jeszcze, jeszcze musi poczekać na swoją kolej. Czego, ci, czego i tobie oczywiście życzę. Dzisiaj chciałbym poruszyć czerwoną infografikę z cyklu SID, czyli Self Intelligence Development. Jak to tłumaczę, rozwój indywidualnego potencjału wywiadowczego człowieka, oczywiście, bo kogo innego, albo samo rozwoju inteligencji własnej. I ja to poruszę, ale chciałbym się z Tobą podzielić pewnymi takimi moimi przemyśleniami na temat pewnych kont, na które wczoraj wszedłem. Chodzi mi o konta w social mediach. One są prowadzone przez młode, atrakcyjne osoby. Te konta mają sporą oglądalność. To są liczoną w dziesiątkach tysięcy obserwujących. Sęk w tym, że to są konta takiego typu, nie? Arszenik i nowe koronki, albo w ogóle łączenie dwóch słów, które ze sobą się nijak mają. Aktywny strzelec i miłość. Albo na przykład nie masowy morderca i nirwana. O, te, tego typu po prostu kompletnie. No i mówią to młodzi ludzie. Tam dają porady krótkie sobie zwykle. Znaczy nie sobie, tylko swoim obserwującym. To są porady często, które mają pozory, mm, pozory porad prawnych, takich jeszcze dodatkowo praktycznych, nie? No i muszę powiedzieć, że one takie nie są. No to są po prostu... Ja tego słuchałem i byłem przerażający. Prze, przeraziło mnie to, bo to mnie przerosło. To były porady rodem z Netflixa, czy z jakiegoś kryminału, w którym świat jest uproszczony i w którym obowiązują pewne przecież reguły, które no nie mają odniesienia przepraszam, do życia rzeczywistego. To, był, to były po prostu jakieś legendy miejskie. Najgorsze, że mnie się wydaje, że ci ludzie w ogóle nie zdawali sobie sprawy z tego, na jakim żyją świecie. Na wzderzeniu z nim, jak do takiego dochodzi, to oni przeżywają szok nie do ogarnięcia. No bo, jak można takie porady dawać mm, do ludzi żyjących w Polsce, w reżimie policyjnym, a do takiego należy Polska? I od razu mówię, to nie jest polityka. Polityki, ja nie ruszałem, nie ruszam. To, jest, to są podstawy wiedzy o społeczeństwie, to są podstawy wiedzy o polityce, politologii. Nie o tym, co się dzieje. To mnie. W tej chwili na tym kanale w ogóle nie interesuje. I teraz tak, może szybko wyjaśnię, czym jest reżim, tak? I czym jest policyjność tego reżimu. Reżim, reżim to jest taka. To jest ogół, ogół metod, którymi posługuje się władza państwowa w stosunkach ze społeczeństwem, z ludnością danego państwa, a także zasady, jakimi kieruje ona się w tych stosunkach. To jest wszystko, to jest reżim. I teraz mm, mamy, mamy tak naprawdę cztery. Cztery takie reżimy, tak? Reżim demokratyczny, reżim anokratyczny, reżim autorytarny i reżim totalitarny. To są w zasadzie takie cztery reżimy, które, które funkcjonują, które funkcjonują na, na świecie. I mówię, to są podstawy wos -u. Jeżeli chodzi o właśnie o reżim, o samo słowo, ono nie jest ani negatywne, ani pozytywne. Ono jest neutralne, ono określa po prostu konkretne, powiedzmy to, zjawisko. I nic więcej. I teraz y, ja miałem taką sytuację w przeglądzie bezpieczeństwa wewnętrznego, jak tam wysyłałem do nich artykuły, z których opublikowali mi chyba jeden, bo ja potem przestałem w ogóle już walczyć z nimi. Znaczy ta walka to była taka typowa walka autorska, nie tam żadne, że ja miałem rację, oni nie, czy to, nie. No, po prostu dobierali teksty, mieli wielo, wielu autorów, mieli takie prawo i, i kropka. no to, Tak po prostu jest. Tam nie było żadnej teorii spiskowych, się nie działy. <laughs> Natomiast dostałem kiedyś adnotację, bo napisałem w artykule właśnie o, o zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, napisałem o reżimie, reżimie liberalnego państwa prawa, no i zostało to wykreślone i to jeszcze tak na czerwono z uwagą, że bo to dotyczyło Polski, że Polska nie jest żadnym reżimem, a jest państwem demokratycznym. Ręce mi opadły. No, żeby, żeby w czasopiśmie, w periodyku naukowym, ponieważ on aspiruje do naukowości, jest zarejestrowany jako periodyk naukowy i publikując w nim otrzymuje się punkty za pracę naukową, Fajnie to jest zorganizowane, nie? Niemniej jednak, no, jak może redaktor, to wówczas naczelny, pisać do mnie, że absolutnie nie, Polska nie jest żadnym reżimem, jest demokracją. No, a czym jest reżim demokratyczny? No, ja mówię, podstawy wos się kłaniają, czyli wiedzy o społeczeństwie. No, a to powinno się nabyć w szkole. No i teraz ludzie właśnie, którzy, na ha, to jest jedna rzecz, jeżeli chodzi o reżimy, tak? Wyjaśniłem. Natomiast co, o co chodzi z policyjnością? No, chodzi o to, Jakie, jak policja jaki ma stosunek? Policja, kultura yy, policyjna, organizacyjna, jaki ma stosunek do obywateli do ludności, to po pierwsze, a po drugie, jakie ma prawa, które może wykonywać policja. Yy, co Policji wolno. Yy, I teraz yy, to trzeba wiedzieć. teraz tak państwem policyjnym może być państwo demokratyczne, czego, czego najlepszym przykładem jest Francja, to jest typowe państwo policyjne, które, no, nikt nie zarzuci, że to nie jest państwo demokratyczne, no. Policyjność wynika z czegoś zupełnie innego. Polska, no, jeżeli chciałbym się powymądrzać trochę, to ja nigdy nie uważałem, że Polska jest reżimem demokratycznym. No, może kiedyś tam na początku, ale już na studiach przestałem w to wierzyć. I moim zdaniem, od tamtego czasu myślę, że od początku, kiedy istniała, powstała trzecia RP, Polska jest jednak, jest, jest systemem, reżimem, nie systemem, reżimem anokratycznym, policyjnym? Tak. Tak, policyjnym, tak, ale nie represyjnym, policyjnym. To jest różnica. Natomiast zdecydowanie nie, nie sądzę, że jest demokracją, jest czymś, czymś innym. Dlaczego? Dlatego, że anokracja to jest taki stan pośredni pomiędzy demokracją a autokracją. Oczywiście na początku nie było widać tej autokracji chociaż dążenia no ale to byśmy musieli się w politykę mieszać nawet historyczną nie chcę mi się nie tym się zajmuję na tym kanale napiję się kawy i przechodzimy do meritum. Także mówię no to po pierwsze to jest coś pomiędzy demokracją a autokracją a reżim taki charakteryzuje się rzeczami które u nas są no, no widoczne po pierwsze skorumpowanie elit politycznych od samego początku mieliśmy do czynienia z tym problemem. No gdyby tak nie było, czy powstałoby CBA i, i, i ciągłe gadanie o, o, o korupcji. Natomiast absolutnie nie mówię, że my jesteśmy bardziej skorumpowani, że nasze elity są bardziej, zresztą nie tylko elity, bo korupcja występuje na każdym poziomie. Wcale nie jest na poziomie niższym niż, niż na przykład w krajach hmm, tak zwanych Zachodu czy coś. Nie, to się po prostu odbywa inaczej, inaczej się o tym mówi. Nie... U nas naprawdę pod tym względem nie jest tak źle, aczkolwiek z tym mamy do czynienia od samego początku. Ale słaba pozycja niezależnych mediów. No. Nie mówię wcale, nie odnoszę się do ostatnich wydarzeń. Zapomnij o tym, że ja się odnoszę do ostatnich wydarzeń. Nie. Po prostu. Yy... No jakie my mamy niezależne media w Polsce? Oczywiście o samej niezależności można mówić, ale, ale zachowuje się elementy demokracji. Takie jak prawa obywatelskie, wolność wypowiedzi, wolność zrzeszania. Z tym wszystkim mamy do czynienia. Od samego początku istnienia trzeciej RP. Nic nie zapowiada tego, żeby miało być to zabrane. To nie jest reżim zły ani dobry. No to jest reżim, w którym się żyje. I tyle, ja, niech się naukowcy zajmują jego opisywaniem, nie ja, ale dlaczego ja o tym mówię, bo ja wracam do tych kąt, nie? Mówię, e, e, słyszę porady, co policja może, czego nie może, jak się wobec policji zachowywać, na co uważać, sztuczki policyjne, jakie policja stosuje, ludzie, no przecież, no ręce opadają, no to te porady są takie, że ja od razu mówię, nie stosować, absolutnie nie nie stosować tego, bo to jest niebezpieczne. Trzeba sobie zdawać sprawę, jak zachowywać się w kontaktach z policją i to szeroko rozumianą, bo policja to jest nie tylko policja ta umundurowana formacja ochronna, ochronna, <laughs> chroni nas obywateli, tak? To nie jest tylko ta y, formacja. Policja to jest znacznie szerzej jest policja administracyjna. Mamy wszelkie inspekcje, służby, y, naprawdę to wszystko to jest policja straż wędkarska, straż leśna nie wiem wojewódzki lekarz weterynarii i tak dalej, i tak no dalej, tego jest cała masa to jest policja, trzeba wiedzieć co im wolno, czego nie wolno ale to trzeba wiedzieć, nie z takich hasełek i z takich, no przepraszam, ale durnowatych porad, o tym trzeba wiedzieć a ja wiem co ja mówię, bo jak ja tego wczoraj słuchałem, a prowadziłem takie kursy szósta rano na których tłumaczyłem, co policji i służbom wolno, czego nie wolno, jakie ma się prawa, na co zwracać uwagę, jak się zachowywać, tak dalej, tak dalej, tak dalej, to tak po prostu nie można, bo ludzie, którzy tego posłuchają, spotkają się z takim kraszem z rzeczywistością, że mogą się nie pozbierać, mogą nie uwierzyć w to, co się dzieje. No to jest po prostu tragedia. Dobra, tyle chciałem powiedzieć. Uważaj, jak patrzysz na takie konta, no one najpierw mnie rozśmieszyły, a potem po prostu wkurzyły i dlatego musiałem się do nich odnieść i długo się do nich odnosiłem, widzę. Dobra, więc szybciutko, szybciutko lecę, czerwona, czerwona fu, nie czerwona, pomarańczowa, pomarańczowa infografika SID, dzisiaj KISS, a nawet KISS czyli pocałunek po, po angielsku. Kiss to jest akronim słów. Keep it simple, czyli nie komplikuj. Często dodaje się na końcu jeszcze drugie S i dlatego Zak się zapamiętuje. Kiss, pocałunek. Kiss, keep it simple, stupid, czyli nie komplikuj głupcze. To chodzi o to, że miarą sukcesu jest zawsze, ale to zawsze prostota. Ja właśnie dlatego mówiłem dzisiaj w ogóle o, 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 o tych kątach, dlatego, że chciałem zwrócić Ci uwagę, że prostota... W tych radach wydawałoby się, że to jest prostota. Nie, Nie, to było prostactwo. A między prostotą a prostactwem jest ogromna, ogromna różnica. I tyle. To nie, Prostota to nie to samo, co prostactwo. Rzecz, jeżeli chodzi o prostotę, nie polega na tym, żeby cokolwiek dodawać do, do naszego rozwiązania, które poszukujemy, czy mamy, czy planu, który realizujemy. A chodzi właśnie, żeby jeszcze odejmować. Żeby jeszcze odejmować. Dlatego, że rozwodząc się nad jakimkolwiek tematem, ryzykujesz utracę, utratę samego tematu. Ty się w tym po prostu pogubisz. To jest trochę tak, jak w tej przypowieści o rzeźbie tygrysa. Taki dzieciaczek przyszedł do rzeźbiarza i patrzył, jak on odkuwał z kawałka skały yy, poszczególne elementy, czyli odejmował. I nagle zobaczył tam potężnego, przyczajonego tygrysa. No, piękny pomnik. I chłopiec tak patrzył zadziwiony na tego, na ten pomnik, patrzył na tego artystę rzeźbiarza i takie pytanie mu zadał. Skąd wiedziałeś, że on tam jest? No właśnie, rzeźbiarz to wiedział. Rzeźbiarz to wiedział. Odejmował. On stawiał na prostotę. Chociaż ten tygrys mógł być najbardziej skomplikowaną rzeźbą świata, tak? Na tym to polega odejmowanie. Rozwodząc się nad tematem, ryzykujesz jego utratę po prostu ryzykujesz jego utratę. Bo cokolwiek nie służy. Celowi, który jest już zdefiniowany, jest jasny i określony. O definiowaniu celu ja mówiłem na samym początku Szpiegu Life'a, więc tam Cię odsyłam do pierwszych odcinków. Więc cokolwiek nie służy, temu osiąganiu tego zdefiniowanego celu jest zupełnie niepotrzebne. To należy odrzucić. Należy znaleźć rozwiązanie najprostsze zaraz, gdy to rozwiązanie się pojawi. No tutaj odsyłam do niekonwencjonalności, do niekonwencjonalnego myślenia, niekonwencjonalnego planowania i niekonwencjonalnego działania, czyli do kreatywności tego narzędzia, które mamy tutaj. Również temu poświęciłem całkiem niedawno, w zeszłym tygodniu, jeden odcinek. Tam cię odsyłam. Nie będę tego niepotrzebnie ciągnął. Nie będę tego tłumaczył. To już zostało przeze mnie wytłumaczone. Ty nie szukasz rozwiązania. Jakiegokolwiek rozwiązania. Ty szukasz rozwiązania najprostszego. Bo to, co jest skomplikowanym problemem, skomplikowanym rozwiązaniem, wcale rozwiązaniem nie jest. Bo nie zastępuje się jednego problemu drugim, a takie rozwiązanie skomplikowane jest jednym wielkim problemem. Im więcej elementów jest w jakiejś całości, tym więcej jest w niej błędów i nie jeden informatyk kodujący jest w stanie to jest w stanie udowodnić, to każdego dnia w każdej chwili powie tak, tak właśnie to wygląda. A zachowując prostotę unikasz właśnie tych błędów. Jeśli możesz coś zrobić z dwóch elementów, a nie z trzech, pięciu czy dwunastu, zrób to z dwóch elementów jak MacGyver. jak Maggiver. <laughs> Jeśli nie wiesz kto to był Maggiver, zobacz sobie któryś z odcinków z lat osiemdziesiątych prześmieszna postać, znaczy po przeszła do kultury pop i te żarty są takie same jak żarty z Czakiem Norrisem. Polecam te żarty, są śmieszne, natomiast sama skuteczność człowieka była ogromna. Jeśli możesz użyć jednego albo dwóch elementów, a nie dziesięciu, tak właśnie zrób. Prostota. I tyle. Nagadałem się dzisiaj, mniej może o samej infografice, ale jak widzisz było to związane właśnie z infografiką. Nie komplikuj. Bierz rzeczy takimi, jakie są i upraszczaj, ale nie do prostoty, tylko do upraszczania, do tego, żeby znaleźć proste rozwiązanie. Ja wracam do pracy. Tobie życzę bardzo miłego dnia, bardzo pozytywnej energii, a na dziś byłoby to na tyle. Piotr Herman, szpiegu.pl. Cześć.